Dobra, ostatni film idziemy grać. Dzisiaj z najgorszych szkół. Spartiatix! Yeah, boy! 10. Droga do szkoły uczniów z wioski Kumpur, Nepal. Uważaj na... Rzeczywiście, filmik o starym, jak do szkoły chodził. 6. Ile razy tę przestrogę każdy z nas słyszał od swoich rodziców idąc do szkoły? Jednak należy wiedzieć, że są kraje, gdzie bywają wiele bardziej niebezpieczne miejsca niż przejścia dla pieszych. Ty narzekasz. W najbardziej niedostępnych zakątkach środkowego Nepalu, we wsi Benigat, uczniowie szkoły podstawowej, aby dostać się do szkoły, muszą przekroczyć rzekę po metalowej linie. Dwa razy dziennie pokonują ją, usadzając się w prowizorycznych drewnianych skrzynkach lub siadając na pasie materiału. Przeprawa ma długość 60 metrów, a prowizoryczne wagoniki, w których umieszczane plecaków są dzieci, chociaż nie są mają. Przeładowane, no mają. A oprócz tego wiszą na stalowych linach wątpliwej jakości. Nienadzorowane przez nikogo dorosłego wyprawy pociągają za sobą ogromne ryzyko. W styczniu 2016 roku wybudowano pierwszy most wiszący łączący miejscowości Matali i Gmindi, pozwalający bezpiecznie pokonać rzekę Trishule. Jednak wielu uczniów twierdzi, że przeprawa w taki sposób zabiera im więcej czasu, bo muszą jeszcze do mostu dojść. Dlatego wciąż wybierają bardziej niebezpieczną opcję. 9. Szkoła podstawowa Gulu, Chiny. Większość z nas narzeka na dojazdy do szkoły czy pracy, jednak warto wiedzieć, że w ogóle to jest potwierdzone w tym filmie. Dojazd mają o wiele gorszy. Uczniowie mieszkający w prowincji Sichuan w Chinach wspinają się przez niebezpieczne góry 5 godzin, żeby dostać się do szkoły podstawowej w wiosce Gulu. Niewiele osób wie o wiosce i podobnie jak w wielu innych odizolowanych wioskach na całym świecie, istnieje tam tylko jedna szkoła. 5 godzin idą po ścianie? Niezłe gówno. Ik Ben Kanu, dzięki bardzo za sypkę Primeik Pokcham. Czekających w pobliżu. W wiosce szkoła ukryta jest wśród chmur, położona w połowie klifu w górzystym regionie, a można do niej dotrzeć tylko pieszo. Ścieżka prowadząca do placówki ma w niektórych miejscach około 40 cm szerokości i przebiega przez strome zbocze. Niewielu wiedziało o szkole, dopóki nie ukazał się artykuł w jednej w z chińskich gazet. Kilka darowizn od zamożnych sponsorów przyczyniło się do przeniesienia części uczniów do szkół w mieście u podnóża góry, aby zapewnić bezpieczniejszą edukację. Jednak niektórzy uczniowie musieli pozostać w wiosce Gulu z powodu wysokich kosztów transportu. Obecnie w szkole pracuje jeden nauczyciel, a uczniów jest zaledwie kilkoro. 8. Droga do szkoły uczniów z wioski Atuler, Chiny. Uczniowie z wioski Atuler spinają się po drabinie na klifie w drodze do domu po zajęciach szkolnych w hrabstwie Schoje w prowincji Sichuan w południowo-zachodniej części kraju. Wioska trafiła na międzynarodowe nagłówki w 2016 roku po opublikowaniu wstrząsających zdjęć pokazujących małych smyków schodzących po klifie do szkoły, poruszając się w dół po rozklekotanych drabinach z pnączy i wspinających się po wąskich ścieżkach. Jak z pnączy, jak śruby nawet są w drabinie. Co ty pieprzysz? To z metalu jest rura? I tu kije wsadzone jako szczeble. Żadnych poręczy ani urządzeń zabezpieczających. Te zdjęcia wywołały wielkie reperkusje. Rząd interweniował w celu rozwiązania problemu. Drabiny z winorośli zostały zastąpione bezpiecznymi stalowymi drabinami, a biedna wiejska wioska zyskała rozgłos ale bezpiecznie i stała się atrakcją stało. Turystyczną. Część mieszkańców przesiedlono, jednak około 30 rodzin pozostało na miejscu. 7. Codzienna przeprawa uczniów przez akwedukt Jawa. Lokalny fotograf Agones Rudianto uchwycił niewiarygodne Minecraft? Zdjęcia przedstawiające nieustraszoną młodzież podczas codziennych dojazdów. Tak, są to niesamowite sceny, w których grupa indonezyjskich uczniów pokonuje każdego dnia trudną drogę do szkoły na wiszącym moście o długości 30 metrów, jeżdżąc często na rowerach po wąskich drewnianych listwach. Młodzi podróżują po moście podtrzymywanym przez stalowe liny przez dżunglę na Jawie. Część uczniów decyduje się na pokonanie mostu na rowerach, co dodatkowo powoduje przeprawę jeszcze bardziej niebezpieczną. Kiedyś most był w całości, jednak przez lata bywał systematycznie rozbierany, więc pozostała na nim jedynie wąska, około 30-centymetrowa linia desek po środku. Dodatkowo most posiada poręcz, choć brak desek poprzek ram sprawia, że korzystanie z poręczy podoba. Jest szczególnie niebezpieczne. Ścieżka jest tak wąska, że ludzie mogą podróżować tylko w jednym kierunku nie ma w tym darmo, samym to czasie. To. Ciekawostką jest fakt, że lokalne władze chyba. Nie widzą problemu w stanie technicznym mostu. Albo jutro. 6. Zanskar, Himalaje. Geografia Zanskaru, położonego w sercu najbardziej wysuniętego na północ stanu Dżamu i Kaszmiru, jest zdecydowanie surowa, zimna i sucha.
Zimą zdradliwe górskie krajobrazy stają się nieznośnym miejscem, które z powodu obfitych opadów śniegu traci kontakt z resztą świata. Ze względu na swoje piękno i niewielką populację, wąwóz Zanskar pozostaje najbardziej odizolowanym miejscem turystycznym w Indiach, przyciągających wielu nieustraszonych wędrowców górskich. Przez cały rok życie ludu Zanskaru toczy się z trudem, ponieważ latem... No to są drogi do szkoły, nie wiem, czy mu się tak nazywa. Rzeka Zanskar staje się wściekłym strumieniem wody, a zimą temperatury spadają do minus 40 stopni Celsjusza. Temperatury spowalniają miejscową rzekę i tworzy się na niej pokrywa lodowa. Rzeka wtedy zaczyna pełnić rolę drogi na okres 6 miesięcy. To właśnie za pomocą tej rzeki lokalni uczniowie zmuszeni są podróżować do szkoły. W tym niezrównoważonym, chłodnym klimacie droga do szkoły polega na chodzeniu po niekończącej się tafli białego lodu. Ponieważ nie ma innej drogi zimą, aby Słoń dostać się... w Himalajach powiesił się na trąbie i jajami ziemię rąbie. No i to mi się podoba. Do szkoły z internatem uczniowie zmuszeni są odbyć marsz w ekstremalnych warunkach. Marsz trwający 5 dni. 5 dni idą do szkoły? Coś tu nie gra. 5. Szkoły w mieście Oymyakon, Rosja. Przychodzą i jest weekend i wracają. Ja pierdzielę, nie mogę. No co tu się dzieje? Niektóre szkoły w Polsce i Europie są zamykane w... Dzięki Krzydek 15 za Prime'ika, witam! W momencie, kiedy jest zimno i temperatura spada poniżej 20 kilku stopni Celsjusza. Jednak w najzimniejszym regionie świata znajduje się szkoła, stopni. Która ma zupełnie inne standardy. Wioska Oymyakon w Jakucji na Syberii. Jest to najzimniejsza na świecie zamieszkana na stałe osada, a dzieci uczęszczają na zajęcia nawet wtedy, gdy temperatura spada poniżej minus 50 stopni. Najniższa temperatura, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w wiosce, wyniosła minus 71 stopni, a szkoły zostają tam zamknięte przy temperaturze około minus 54 stopni. Region Syberii znany jest z surowego zimowego klimatu, a wioska Oymyakon uważana jest za najzimniejsze miejsce na planecie. Średnia zimowa temperatura w tym miejscu przekracza minus 50 stopni. Ciekawostką jest fakt, że w miejscowości często można zobaczyć samochody stojące na parkingach z odpalonymi silnikami. Powodem tego jest właśnie temperatura. Pozostawienie pojazdu w tak ekstremalnych warunkach już nieco na ponad godzinę może skutkować problemami z uruchomieniem silnika lub nawet może unieruchomić pojazd na stałe. 4. Szkoła Enwenku, stary tam morsuje? Syberia. Chociaż Organizacja Narodów Zjednoczonych klasyfikuje edukację jako prawo człowieka należące do każdego małoletniego, około 100 milionów potencjalnych uczniów na całym świecie napotyka bariery, czasami pozornie nie do pokonania, które uniemożliwiają im chodzenie do szkoły. Na południowo-wschodniej Syberii grupa koczowników próbuje zachować swój styl życia, tradycyjna kultura enwenków, którzy przodują w hodowli reniferów, polowaniu i rybołówstwie, została zniszczona przez kontakt z cywilizacją zachodnią. Pod koniec lat 60. władze zdecydowały, że młodzi enwenkowie powinni realizować normalny program szkolny, nawet jeśli oznaczałoby to, że miesiącami, rok po roku, musiałyby uczęszczać do państwowych szkół z internatem, z dala od swoich rodzin i koczowniczego trybu życia. Przez 8 lat Aleksandra Lavier, genialna francuska etnolożka, pomagała im ocalić ich dziedzictwo, zakładając szkołę nomadów, która da enwenkom szansę na otrzymanie nowoczesnej edukacji przy jednoczesnym zachowaniu tradycji przodków. Szkoła nomadów Lavier działa od początku 2006 roku i otrzymała status oficjalnej szkoły eksperymentalnej, co może utorować drogę podobnym eksperymentom w innych miejscach na Syberii. Dzięki funduszom Rolex Award Lavier zatrudniła 15 absolwentów szkoły jako nauczycieli, którzy spędzali kilka miesięcy w roku, przenosząc się z jednego obozu do drugiego. Dzięki temu uczniowie mogą nieprzerwanie korzystać z obu światów, nowoczesnego i tradycyjnego. 3. Przeprawa uczniów przez rzekę Rio Negro w Kolumbii. Ciekawe. Niemal 400 metrów nad Rio Negro w Kolumbii 9-letnia uczennica Daisy Mora, przymocowana do starego i zardzewiałego systemu bloczków, zjeżdża z krawędzi, po czym rozpędza się do prędkości ponad 50 km na godzinę na przeciwległy brzeg wąwozu oddalony o kilkaset metrów. To właśnie przyprawiająca o zawroty głowy podróż, którą musi odbyć każdego dnia, aby dostać się Boże, do szkoły. Boże, a w Polsce taki zjazd? 100 zł, a oni tak do szkoły. Jakie zdzierstwo w dupę w Polsce jest. Widzicie?
Taki skam w dupę jest w Polsce? Za wszystko trzeba płacić. Dla garstki rodzin mieszka... Ale na szczęście nie płacę, bo nie chodzę na takie gówno. Dzięki Jung za 2 miesiące. ...w okolicy... Jak i... wracają, idą po linie, się wspinają. ...kilometrów na południowy wschód od stolicy Bogoty. 12 stalowych kabli, które łączą jedną stronę doliny z drugą, siema, to jedyny gam. Dostęp do świata zewnętrznego. Czy wysyłem nagrody? Do dziś liny są nadal jedynym Jasne. Środkiem transportu dostępnym że, dla że osób nie. mieszkających w okolicy. Liny są głównie używane w innych celach. Rolnicy używają ich do transportu towarów do i z najbliższego miasta, ale dzieci takie jak Daisy i jej 5-letni brat Yamit właśnie w ten sposób dostają się do szkoły. Ciekawostką jest fakt, że chłopczyk jest zbyt młody, by samodzielnie jeździć po linie, więc starsza siostra musi wozić go ze sobą w jutowej torbie, kontrolując ich prędkość drewnianym patykiem. 2. Szkoła w jaskini. Kontroluje prędkość patykiem. Chłop, że on powiedział, że oni tam jeżdżą 50 na godzinę. Taka prędkość jest. No dokładnie, gazet na tym film polega. Chiny. Jaskinia, która została utworzona przez tysiące lat rzeźbienia przez wiatr, wodę i zmiany sejsmiczne, jest pięknym i wyjątkowym miejscem do edukacji. Jednak mieszkańcy miejscowości Miao nie wybrali jej ze względu na piękny Więcej widok. Nie można, bo ma... Guizhou, południowo-zachodni region, w którym znajduje się Miao, jest jedną z najbiedniejszych prowincji Chin. Niedobory wody i żywności spowodowane pustynieniem i suszą sprawiły, że region regularnie walczy o utrzymanie mieszkańców. Brak Nadal wszystkiego, co mam. Potrzebne do życia, Kiedyś przełożył wyślę, się przysięgam. Również na brak zasobów edukacyjnych. Pomóż Dla większości to, uczniów w prowincji nauka szkolna nie wchodzi w grę. Przy niewielkim lub żadnym wsparciu ze strony rządu mieszkańcy Miao postanowili wziąć edukację w swoje ręce. Nie mając środków na budowę, postanowili przenieść szkołę podstawową do jaskini, trafnie nazywając ją szkołą podstawową Mid Cave. Placówka została otwarta w 1984 roku, zatrudniając 8... Nie mają za co żyć, najważniejsza jest dla nich edukacja? No bo obejrzeli High School Musical czy inne gówno i zobaczyli, że po liceum się marzenia spełniają i uznali, że trzeba iść w tę stronę. 8 nauczycieli do nauczania 186 uczniów. Są tam drewniane sale lekcyjne i ławki do nauczania oraz prowizoryczne boisko do koszykówki na przerwie. Jednak pomimo gołego wnętrza nauczyciele znaleźli w nim kilka naturalnych korzyści z nauczania. Akustyka jest idealna do treningu chórów, a biologia jest praktycznym doświadczeniem witam. Dzięki obecności jaszczurek i nietoperzy. 1. Szkoła pod mostem, Delhi, tak być, Indie. Lukasz. Bezpłatną szkołę pod mostem, w której szkoła kształcą się mostem. Setki dzieci mieszkających w chatach w pobliżu stacji metra Jauma. Szkoła pod mostem. Przecież rodzice mówią tak, jak nie będziesz się uczył, to skończysz pod mostem. Coś nie pykło chyba, nie? Susy? A bank prowadzi jej założyciel, Rajesh Kumar Sharma. Mając nadzieję, że zmieni życie biednych w stolicy, sklepikarz z Delhi od ponad 8 lat prowadzi prowizoryczną szkołę dla ponad 300 uczniów pod mostem metra w rejonie Yauma Bank bez żadnej pomocy ani od rządu, ani żadnych organizacji pozarządowych. Szkoła otwarta, której dach jest mostem metra, ma 5 tablic namalowanych na ścianie kompleksu. Dzieci, które siedzą na ziemi pokrytej dywanami, przynoszą własne zeszyty i uczą się w grupach. Ta szkoła nie pojawia się na żadnej mapie, nie ma ścian ani dachu, nie mówiąc już o stołach czy krzesłach. Podobnie jak małe uliczne Ciekawe sklepiki... Ciekawe mnie w ogóle, jak te wszystkie gówniane szkoły... Czy to się jakokolwiek przekłada na rzeczywistość tych dzieci, coś tam uczą? Czy serio to coś daje w przyszłości? Czy po prostu daje taki spokój rodzicom, którzy je posyłają tam na siłę, a potem te dzieci i tak nic z tego nie mają, ale chociaż z głowy są... bo nie ma co z nimi zrobić. I które utrzymują przy życiu stolicę Indii, darmowa szkoła pod mostem po prostu wtopiła się w rozległą przestrzeń miejską. Mieści się między potężnymi filarami numer 5 i 6 tej ponad 20-milionowej metropolii. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli Może spodobał tak być, Ci się ten odcinek, ciekawe. Nie zapomnij zasubskrybować naszego... No ciekawe te drogi do szkoły, chociaż dopiero, to się nazywa najgorsze szkoły i chyba dopiero ostatnie dwa filmy były o, znaczy te party tego filmu były o szkołach, a wcześniej były same drogi. Pomacham dla widza oczywiście. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek, szef.
Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzaki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę